dzisiaj została przekroczona kolejna granica. Stałą tradycją od 1989 roku było to, że rotacyjnie kluby i opozycyjne i rządzące miały prawo do informacji bieżącej. Ta informacja bieżąca była prawem opozycji, prawem klubu rządzącego rotacyjnie. Dzisiaj pierwszy raz zdarzyło się tak, że marszałek Kuchciński odmówił Platformie Obywatelskiej prawa do informacji bieżącej. Została zmieniona na informację rządu. Co to oznacza? Oznacza to, że trzeba złożyć wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego, ale trzeba też zmienić nasze postępowanie. PiS postanowił, że trzeba zakneblować ostatecznie opozycję, że trzeba uczynić nasz głos nieważny i trzeba uczynić nas po prostu niemymi. Marszałek Kuchciński, premier Morawiecki przestraszyli się tematu informacji bieżącej, tematu, który Platforma chciała zapytać premiera o to, jakie działania podejmie polski rząd, żeby nie doprowadzić do tego, co dzisiaj mamy na stole negocjacyjnym, czyli straty ponad 100 miliardów złotych z nowego budżetu Unii Europejskiej oraz powiązania tego budżetu z praworządnością w kraju członkowskim. Liczyliśmy na to, że premier z otwartą przyłbicą, tak jak wielokrotnie mówi, że stał z kolan i jest dla Europy partnerem i ma wielu partnerów w Europie, pokaże przed polskim parlamentem, przed polskim społeczeństwem, jakie ma rząd plany, żeby wynegocjować lepszy budżet dla Polski w nowej perspektywie finansowej, jak obronić Polskę przed ewentualnymi jeszcze cięciami w przyszłości tego budżetu, który jest. PiS się tego wystraszył i złamał świętą zasadę, która do tej pory obowiązywała w parlamencie, że kluby opozycyjne, kiedy przychodziła ich kolej, miały prawo żądać informacji na każdy temat, najbardziej niewygodny dla rządu. Ale marszałek Kuchciński jako ten żołnierz PiSu, który siedzi na miejscu marszałka, bo trudno powiedzieć, że jest marszałkiem, zrealizował polecenie partyjne, czyli nie doprowadził do takiej debaty. W takim razie, panie marszałku, będziemy debatować o pana odwołaniu. I możemy zapowiedzieć to dzisiaj. Jeżeli zabiera się opozycji możliwość mówienia w Sejmie, wyłącza się mikrofon, każe się finansowo, a jedynym możliwym naszym narzędziem w debacie są debaty o odwołaniach, czy to ministrów, czy marszałka, to gwarantujemy wam, że na każdym posiedzeniu Sejmu ktoś z was będzie odwoływany i o kimś z was będzie debata i Polacy usłyszą o tym, jakie macie w cudzysłowie dokonania. Pierwszy na kolejnym posiedzeniu Sejmu będzie marszałek Kuchciński i minister Jurgiel, bo na niego wniosek o wotum nieufności został także złożony.